CBK po 94, z nami Kasper Formela, zwycięski Kasper Formela. Jak wrażenia po tym fenomenalnym debiucie? Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Czuję się doskonale, mały, nie lekki, nie dosyć, bo moja wymarzona walka była skończyć to przed czasem, ale może i dobrze, bo fajnie się pobić trochę dłużej w klasy niż chwilę, bo nie dał się złapać w moją pułapkę i za to mogliśmy dać piękne, widowiskowe MMA w formie sztuki walki, bo tam były zajebiste, mocne szachy. Właśnie, ten pojedynek półpersupicki, miałeś taką niepewność pod koniec, jak była decyzja? Nie, byłem pewny, aczkolwiek nie byłem pewny, czy wygrałem wszystkich trzy rundy ze względu na ten mikro knockdown, który był w drugiej rundzie i gdzieś ta druga runda mogła być na równi, jeden dla, no nie wiem, no ale czułem, że dwie rundy wygrałem, spoko. Jedno z twoich kolejnych marzeń odhaczone w takim razie na liście. Dokładnie, debiut w KSW, wygrana walka przed własną publicznością. Po walce włodarze byli zadowoleni, więc ja jestem zadowoleni, że moi nowi właściciele, szefostwo są zadowoleni, bo jeśli oni są zadowoleni, to ja jestem zadowolony i chcę jeszcze się bardziej rozkręcać, bo lubię oglądać samego siebie, który daje widowiskowe walki, jaram się tym i chcę dawać wam, kibicom, coraz to lepsze widowisko. Ty, przychodząc tutaj, masz w głowie tą paskę zwycięstw, którą masz, czy bardziej, że jako 300 kartę? Nie myślę o tym. Ja chcę dawać po prostu dobre widowisko, dobre show, wygrywać walki i iść po pas. A jak wyglądają ostatnie chwile w szatni u ciebie? O czym myślisz? O niczym. Wyłączasz głowę? Tak. Jestem w przestrzeni dostępnej dla nikogo. Czyli wchodzisz skoncentrowany, jednym słowem robisz robotę, no i wygrywasz, tak jak dzisiaj nam tutaj ładnie pokazałeś. Dokładnie. Koncentracja, pusta głowa, brak myśli, ewentualnie przegląd walki, słuchanie się narożnika i walka tu i teraz. Bycie tu i teraz to jest najważniejsze. Nie myśleć, co będzie przed, po walce, być tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą spędzoną w klatce. Ja bym jeszcze wrócił do walki o gameplan. Chciałbym zapytać, czy był w ogóle w grę parter, czy nie chciałeś w parter wchodzić z Wiją? Nie, lubię się zbić w stójce i nie potrzeba mi parteru. Jeśli jest możliwość walki w parterze, czuję się tam jak rybka w wodzie. No, ale wolę się bić na pięści i kopać. Sam przeciwnik cię dzisiaj czymś zaskoczył? Tak, że nie dało się złapać w moją pułapkę i szacunek dla niego, bo mogliśmy zrobić to na pełen dystans. A jakbyś ocenił jego umiejętności? Wiem, że tak na gorąco na pewno to nie jest takie proste, ale może w skali od 1 do 10, jakbyś tutaj miał wycelować. Nie chcę oceniać jego umiejętności ze względu na to, że on cały czas walczył na nocowce i cały czas prowokował, żebym zaczął atakować jako pierwszy i czaił się na kontrę, więc dobry zawodnik. Wiedział, co chce zrobić, no ale ja jestem na tyle już doświadczony, że nie dam się sprowokować przeciwnikowi, bo ja to narzucam swój styl walki i ja prowadzę walki, mimo że przeciwnik walczył na wstecznym. Nie było takich dużo wspaniałych akcji, ale były przepiękne szachy, rozegrania partie pokera, pokerowa face. Jest by okej. Okay. Widzieliśmy nawiązanie do walki Gaethiego z Hollowayem. Chciał cię wciągnąć w tą grę, ale gdyby 300 tysięcy było za bonus, to? Jak byłoby 300 tysięcy za bonus, to myślę, żebyśmy to zrobili teraz troszkę szybciej. Ale chyba wam się podobało takie coś, co? Jak to oceniacie? Chyba spoko, bo ja tam się świetnie bawiłem. Czy w internecie są głosy, jak czytałem tak na szybko, że się mało działo i że mało było ciosów. Także jakbyś się mógł do tego chociażby odnieść. No, dlatego, że było mało ciosów, bo Villa cały czas walczył na wstecznym, prowokował mnie do ataków, a ja nie dałem się sprowokować. To była ciężka walka, nie technicznie, ale mentalna i game plan. Nie można było dać się sprowokować. Jeśli bym dawał sprowokować się, on by wykorzystywał swoją prowokację i by mnie kontrował. Jak gdyby mnie kontrował, werdykt mógł być na drugą stronę. Dlatego tak było mało akcji. To były w chuj zajebiste szachy na bardzo wysokim poziomie. Jak byś jeszcze opowiedział o wejściówce, o nawiązaniu tej wejściówki i czy możemy się takich pomysłów spodziewać dalej? Chodź mi o maskę. Nie rozumiem. Tak, o maskę mi chodzi i tak dalej. A maska to już jest moje logo, moja pieczątka. Ona zostaje ze mną do końca. To jest moja firmówka.
ja rozdaję moje karty, to ja rozdaję karty w moim życiu i maska to jest symbol kart, asa i króla. Król jako korona mojego klubu Formula Fight Team i po prostu as jako ja, Kacper Formula, i ja wchodzę do klatki z dwoma mocnymi kartami i robię robotę taką, jaką widzieliście dzisiaj, ze spokojem, z pustą, chłodną głową, nie dać się sprowokować przeciwnikowi i nadawać swoją grę. To teraz przede wszystkim, kto następny, no bo debiut udany, wygrana, jesteś mistrzem FEN, raczej nie będziesz celował w jakieś ogony dywizji, tylko raczej na szczyt, więc kto następny? Następna osoba będzie najprawdopodobniej wyznaczona przez włodarzy, a ja przyjmę każdą osobę, tylko proszę taką osobę, żeby zbliżyć się do pasa. Ale kogoś sobie marzył, pociągnę się za język, jakieś nazwisko. Nie mogę mówić wymarzonego przeciwnika w KSW, bo wszyscy są praktycznie moimi znajomymi, albo gdzieś się widaliśmy na macie. I głupio byłoby wybierać wśród znajomych. Tego, kogo dadzą, tego zniszczę. Przez 15 minut, tudzież 25, mój znajomy z maty zostanie moim wrogiem i będziemy po prostu się napierdalać. To może inaczej, na top 5 jesteś już gotowy? Jestem gotowy, żeby zostać mistrzem, a nie na top 5. Top 5 to nie dla mnie. Ja idę po pas. W takim razie może dopytam, bo sezon wakacyjny pomału się rozkręca, zaczyna. Czy będzie ci brakowało gali w Ostródzie? Czy może na tą galę w tym roku się wybierasz już, jeśli nie jako zawodnik, to może jako kibic, jako fan albo jako narożnik? Myślę, że gale w Ostródzie są dla mnie czymś wyjątkowym i będę z chęcią do nich przyjeżdżał, ponieważ tam naprawdę jest fajny klimacik i włodarze na pewno by chcieli, żebym się zjawił. Prezydent Ostródy chciał zawsze, żebym tam walczył. Nie mam takiej teraz możliwości, ale przyjechać i przybić piątkę z chęcią przyjadę. Co, gratulacje i do zobaczenia przy kolejnej walce. Dziękuję. Pamiętajcie, żebyście wpadali na mój kanał YouTube, Formula Vlog, zapraszam. Śledźcie moją karierę i co, do zobaczenia na kolejnym KSW. Dziękujemy bardzo.